No i witajcie w czwartek. Witamy się z wami, z Andrzejkiem, z Arkadii. Byłam już w pracy. Rozdaliśmy nasze weselne fanty, czyli flaszeczki. A teraz co? Idziemy jeść. Idziemy jeść i idziemy na zakupy. Dlatego przyjechaliśmy do Arkadii, bo tu jest więcej rzeczy niż w Galerii Mokotów, które chciałabym odwiedzić. No ale najpierw jedzonko, a potem szukanie i trzeba Andrzejowi zmienić koszulkę. Nie, mam lego. No, lecimy na zakupy. Mamy już nasze jedzonko, zdecydowaliśmy się na Tajwoka. Co prawda chciałam Subwaya, ale stwierdziliśmy, że wychodząc weźmiemy na kolację. Ja mam... Patudo. A ty masz? Pattaya. Pattaya, no. To smacznego. No i dojechaliśmy do domu, próbuję znaleźć jakieś dobre światło, ale czy mi się uda? Dojechaliśmy do domu. Jakoś tak w sumie strasznie chciałam do tej Arkadii, a może nie był to do końca najlepszy pomysł, bo nie znam tych sklepów, w sensie nie jestem przyzwyczajona do ich układu i w sumie to ciężko było mi się odnaleźć. Ale misja zakończona sukcesem, bo tak jak chciałam, kupiłam płaszcz, kupiłam też do niego szalik i kupiłam też buty. No, ale pokażę to może później. Dodałam na swoje Instastory, że jesteśmy w tym Tajwoku i w ogóle jakoś tak sporo osób się odezwało, że jakie dobre, ale ekstra, dawno nie byłem, czy tam dawno nie byłam. Wszyscy tacy zachwyceni po tym moim story, a ja miałam takie... Zjadłam, bo byłam głodna, ale czy mi to jakoś bardzo smakowało? Takie 5 na 10 i te 5 to w sumie i tak dużo. Więc wzięłam sobie Subwaya na wynos. Więc będziemy zaraz wcinać i pewnie usiądziemy przed Netflixem, dlatego że przed naszym ślubem, albo w dniu naszego ślubu jakoś chyba tak, wyszedł kolejny sezon sagi Wings. I muszę to obejrzeć. Albo może najpierw House? Chciałbyś House'a? Ale obejrzymy Wings. Znaczy jak on zrobił minę, tak zrobimy. Tak zrobimy. Odgrzewam sobie kanapeczkę i zaczynamy chillowanko. Witajcie w piątek! Piątek, piąteczek, piątunio. Późno się coś do was odzywam, jest 18.30. Ale dzisiaj bardzo długo spałam, dlatego że w nocy się źle czułam i... No i po prostu nie mogłam spać. I potem ten dzień nam jakoś uciekł. Byliśmy... Gdzie byliśmy? A, byliśmy po... samochód mamy, dlatego że... Był taki... epizod? Coś się wydarzyło przy okazji naszego wesela, że mojej mamie strzeliła tylnia szyba. I ponieważ warsztat był jakby blisko od nas, no to mama wstawiła do nas samochód. Andrzej zawiózł go wczoraj, w czwartek, go zawiózł do warsztatu. Miał już zamówioną szybę, gotową do wymiany, a dzisiaj odbieraliśmy samochód, pojechaliśmy na dwa auta, ja jechałam naszym samochodem, Andrzej jechał autkiem mamy i podrzuciliśmy jej auto na chatę. Odwdzięczyła nam się obiadem, bardzo smaczną chińszczyzną, oczywiście nie ugotowała jej, tylko zamówiła ją, jakby jeżeli mówię, że jadą u mamy coś dobrego, to na 90% było to coś zamówionego. Tak, no a teraz wróciliśmy do domu, piję miętę, dlatego, że zjadłam za dużo chili, a Andrzej w międzyczasie się ekscytuje, zaraz wam go pokażę, dlatego, że zamówiliśmy kolejny gadżet, żeby te nasze filmy miały jeszcze więcej sprzętu niż talentu. No, to może odwrócę kamerę i Andrzej opowie, co to takiego, bo ja znam tylko nazwę tego produktu i wiem mniej więcej, o co w tym chodzi, ale szczegóły to nie ode mnie. To hop! I tutaj Andrzejek zaprezentuje nam dzielny produkt. Tada, mamy gimbala Zhiyun Crane M2S, czyli ulepszona M2, czyli taki złoty środek pomiędzy możliwościami a ceną. Jest M3, który może udźwignąć trochę cięższe aparaty, ale ta M2 nam spokojnie wystarczy w porównaniu do wersji bez S-a. Ta ma fajną funkcję, że ma światełko zamontowane i bardzo dobrze doświetla ciemne sceny. No i na takie nasze kompakt, jak my mamy Sony ZV-1,
albo jakieś tam troszkę większe obiektywy, tam jakieś nawet alfy serii trójki od Sonego też wchodzą z małym obiektywem. Powinien sobie spokojnie dawać radę, no i jo. I super. To co, otwieramy? No jasne, że tak. Ale to tak na wizji? Czyń honory. Tak na wizji? Jak będzie nam za wolno szło, to najwyżej się przytnie. Tadam. Taki trochę mało męski. Nie, no dlaczego? Plecaczek. Plecaczek jak plecaczek. Mamy wersję combo. Czyli z torbą. Z czym tam jeszcze? A i z klamrą na telefon, żeby można było używać go z komórką. A to mi się by przydawało, bo ja często nagrywam rolki na Instagram telefonem. Tak. I wtedy by się to właśnie o. Raz pożyczyłem gimbala Deryka i nagrane są dwie roleczki na mojej Insta. Z gimbalem. Tutaj było trzeba fajne. Wstawić Andrzeju link gdzieś. No wiadomo. Bo Andrzej Moto. A tak o. Teraz będziemy mieli takiego kombajna. Ej, ale fajnie to wygląda. Czuć no. W tym pieniądz. No ale talii nie było, więc w sumie. Gdyby było to jakieś badziewiaste, to bym się trochę zdenerwowała. To się z boku otwiera. Miałeś kiedyś plecak, który się otwiera z boku? Nie, śmieszne. A nie. Mój błąd. To się otwiera tak dziwnie, dookoła. Do całości, okej. O. To jest ten sprzęt, tak? Dokładnie tak. To co nas interesuje, ale coś mi pika na zegarku ciągle. No i o. Teraz montujemy i zobaczymy, czy jest różnica. Dobrze. To zaraz do was wracamy. No i tak już się wygląda tutaj ustabilizowana Kasia, macham na boki, powinien być całkiem git. Jeszcze trzeba ogarnąć instrukcję obsługi, możemy też Kasię nawet doświetlić światełkiem, to by wyglądało, ale jasno Kasia. No i jo, zostaje mi poczytać instrukcję, co tu się z tym dzieje, ale... Wygląda to, jak to trzymasz, imponująco. Serio. A ten patyk też się wysuwa? Nie. Tu nie ma. Tu nie ma wysuwania. To jest tylko dotrzymanie. Ale też tak czy siak, no, wygląda to pro. Może powinnam to nagrać, żeby jakby móc pokazać, jak ta kamera na tym wygląda. Ale kurde, no sztos to wygląda, jak to trzymasz. Naprawdę, w sensie, no, tutaj już wjechał pewnego rodzaju profesjonalizm. Mamy trochę... Andrzeju, zaprezentuj. Ekstra to jest, że to się tak macha, nie? A ta kamera tak stoi w miejscu. Sztos. No. Na pewno nagranie z iPhone'a będzie gorszej jakości niż to kamerowa, ale będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda tak na dwie strony. Bo jest to całkiem interesujące, serio. A w ogóle pokaż jeszcze, że tym patyczkiem możesz sterować kamerą. A no, możemy sobie obracać. Ekstra. Impresji w bardzo porze, ale pies wyje, już mam go dosyć. Idziemy do Kalmoku? Jak też. To idziemy do Kalmoku. Jeszcze zanim ucieknę do galerii Mokotów, Andrzej zostaje na chacie, będzie się bawił swoim nowym sprzętem. Pokażę wam szybko, co wczoraj kupiłam, bo wszystkie trzy rzeczy mam teraz na sobie. Może Andrzej mi zaraz pomoże, ale pierwsza rzecz to szalik. Taki w bardzo ładną krateczkę, jasny. Druga rzecz to płaszczyk, zaraz może zaprezentuję go bardziej. No a trzecia rzecz to buty. Buty dorwałam w CCC. Były no, jakieś takie dosyć tanie, w sensie no, jak na buty jesienne. Nie wiem, kosztowało chyba jakieś 120 czy 130 zł. Nie wiem, czy je to dobrze widać, mają taką klamerkę. Próbuję tu z nogą przypozować, ale ciężko mi idzie. O, mają tu taką klamerkę. Są czarne i... Zastanawiałam się, czy nie kupić takich jakby, wiecie, gładkich, to są z takiego jakiegoś materiału, nie wiem, zamszowego czy coś takiego. Ale stwierdziłam, że w tych mi będzie trochę wygodniej latać ze względu na te ich podeszwę, bo te drugie, co patrzyłam, były takie totalnie płaskie. No. Jeżeli chodzi o szalik i płaszczyk, to jak na Zarkę było stosunkowo w miarę okej cenowo, bo płaszczyk kosztował tylko 250 zł,
A szalik, stówkę. Andrzeju, czy zaprezentujesz, jak wygląda ten mój płaszcz? Jej! Tak, płaszczyk zerka, szalik zerka. Może go wyciągnę. Jest taki naprawdę gruby i puchaty, taki kocykowy. Jest tu kawał materiału, ale złożony teraz na cztery chyba. Tak, ale tak się prezentuje, wydaje mi się, że pasuje do płaszcza, no i buty CCC. W ogóle wczoraj była promka w CCC, że drugi produkt 25% taniej, ale jakoś tak nie mogłam do końca nic dla siebie znaleźć. Dobra, ja spadam, zostawiam was z Andrzejem, on się pewnie będzie bawił tym czymś. A ja idę na zakupy. Bajo. Cóż to za piękny power couple? Państwo barowscy. Byłam wczoraj na tych zakupach. Andrzej został na chacie i poczyniłam sporo tych zakupów. Więc jak wrócimy do domu wieczorem, to może coś pokażę. Piętro, minus jeden. Teraz lecimy do auta. Jedziemy po Julię i Mariusza, bo jesteśmy z nimi umówieni na poweselne ploteczki. Także nastąpi wymiana informacji. I przy okazji wypijemy butelkę tego pysznego wina, które od nich dostaliśmy. No, więc to autka, jedziemy po nich, a potem jedziemy do fabryki Norblina, bo tam jest Blue Cactus, który jest naszym kulinarnym celem na dziś. Witam się z wami z Blue Cactus. Jest z nami Julia i Mariusz, czyli moja świadkowa, no i jej druga połowa. Ta lepsza? No ja bym nie powiedziała. No, w każdym razie zamówiliśmy pyszne jedzenie, przystawki już wtrężelone. Może tutaj za chwilę wam się pokażę to, co nagrałam na Instagram, ale właśnie przyszły nasze dania główne i są przepiękne. I na pewno też przepyszne, już wam pokazuję. Ja mam crispy chicken, czyli burger z kurczakiem. Andrzej ma steka, wygląda przepięknie, a ten sos już jedliśmy z nachosami i był ekstra. Mariusz, ty masz żeberka, prawda? A Julka ma burrito. Pięknie to wygląda wszystko. Jest pyszne oczywiście. Ci, co mogą, piją drinki. Ci, co nie mogą, piją rzeczy bezalkoholowe. Tak. Ale jest pysznie. Polecamy bardzo. Wróciliśmy do domu. Jemy deserki. Pijemy winko. I myślałam, że pokażę wam te moje nowe zdobycze z mojito. Ale nie mam na to siły. Także na dziś to byłoby tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego vloga i zapraszam na kolejnego, w którym pokażę, co takiego upolowałam na wyprzedażach. Do zobaczenia!